Cześć! W poprzednim odcinku pokazywałem Wam, jak wykonać neuromobilizację kończyny górnej na potrzeby masażu. Dzisiaj zajmiemy się kończyną dolną. Trochę więcej teorii na ten temat było w poprzednim odcinku, który możecie obejrzeć sobie tutaj. Przypominam Wam, że te neuromobilizacje, które teraz będziemy wykonywać, są w wersji uproszczonej i robimy je po zabiegu masażu całej kończyny dolnej. I zaczniemy od nerwu udowego. Kończynę niemasowaną układamy sobie w zgięciu w stawie biodrowym i w stawie kolanowym. Kończynę, którą dopiero masowaliśmy, unosimy sobie lekko, wyprost w stawie biodrowym. Drugą ręką stabilizujemy miednicę. Zginamy staw kolanowy i rotujemy zewnętrznie w stawie biodrowym. Pamiętajmy o swojej własnej postawie ciała. Pracujemy na ugiętych nogach. Ok, przechodzimy teraz do mobilizacji nerwu kulszowego. Jest to niezwykle proste. Zginamy kończynę w stawie biodrowym, jest wyprostowana w stawie kolanowym i zginamy grzbietowo teraz stopę. Zapewne dużej części z Was już się to z czymś kojarzy. Jeśli teraz już występuje ból i żeby zróżnicować go z typowym przykurczeniem grupy kulszowo-goleniowej, możemy poprosić naszą pacjentkę, żeby lekko pochyliła do przodu głowę. Jeśli ból się nasila, jest to wtedy typowe dla nerwu pulszowego. Dzięki za obejrzenie tego krótkiego materiału. Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłem Wam metodę, jaką są neuromobilizacje. Zachęcam Was do zgłębiania wiedzy na ten temat, ponieważ jest to coś, co przydaje nam się w codziennej praktyce. W projekcie Masaż będę zajmował się głównie układem nerwowym, także chętnie przybliżę Wam trochę więcej detali i technik z tym związanych. Zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału. Tymczasem cześć!